Dzień dobry się z Państwem, jak to ostatnio mówi mój mąż. Powiem Wam, że spodobało mi się to określenie. Może podwędzę Andrzeju, mogę? Proszę bardzo. Nielicencjonowane. Powiem Wam, że jesteśmy dzisiaj pierwszy dzień po powrocie i przeżywam kryzys istnienia. Wróciliśmy wczoraj do domu jakoś tak o 2:30. Mniej więcej, zanim odebraliśmy bagaże, odwieźliśmy babcię do cioci i tak dalej. Tyle się nam mniej więcej zeszło. No to powiedzmy, że jakoś tak, nie wiem, około 3:00 może się położyliśmy? Pewnie jakoś tak. Andrzej wstał dosyć wcześnie, bo o 10:00, ja spałam prawie do 12:00. Była 11:40 jak wstałam, także poczylowałam trochę, ale powiem Wam, że jest taka brzydka pogoda, cały dzień pada i jest tak szaro. I tak masakrycznie chce mi się spać. Nie wyobrażam sobie po prostu tego, jak ja będę funkcjonować jutro, bo przecież trzeba wrócić do pracy. Chciałam Wam pokazać nasze pamiątki. Nie ma ich za dużo. Ale z takich ciekawych rzeczy kupiliśmy sobie makaron. Na zdrowie. Na zdrowie. Andrzej ma alergię na Polskę, czy o co chodzi? Kupiliśmy sobie makaron, tak jak widzicie, w naszym przypadku jest to ciemne spaghetti. Spodobało nam się po prostu to, jak to elegancko wygląda, też w tej etykiecie, ale powiem Wam, hit, bo my to kupiliśmy w zwykłym sklepie spożywczym, takim, wiecie, jakby lokalnym, bo byliśmy w takiej dzielnicy właśnie już nietypowo jakby miejskiej, tylko miejskiej, nietypowo takiej turystycznej, tylko lokalesowej właśnie, i to kosztowało 3,5 euro, a na lotnisku 6,5 euro. Także w ogóle totalnie mega duża przebitka. Dwa razy tyle. Także tak, mamy włoski makaronik z rzeczy, które zakupiłam na lotnisku. To mam te perfumy. Tak wyglądają. Powiem Wam, że to będą moje pierwsze perfumy z DKNY. Nie miałam nigdy nic od Donny Karan. Otwórzmy, pokażę Wam, jak wyglądają. Nie będę się nimi psikać, bo wcześniej się już spsikałam moją Aqua di Gioia, ale otworzę, pokażę Wam, jak wygląda flakownik, bo uważam, że wygląda dosyć uroczo. O, takie jabłuszko to jest. Mega, mega uroczo wygląda ta buteleczka. Oczywiście bez tej zatyczki wygląda to jak klasyczny, zwykły flakonik, ale tutaj z taką tą dziurką jabłuszkową uważam, że prezentuje się całkiem uroczo. Moim zdaniem ładnie pachnie. Jest to zupełnie inny zapach niż zapachy, które w większości przypadków używam. Taka jakaś mała odmiana nastąpiła, ale naprawdę mi się podoba. Andrzejowi też się podobał. No, czuć w ogóle tutaj to jabłuszko, mam wrażenie. Bardzo ładny zapach, naprawdę. Polecam się rozejrzeć i powiem Wam, że przez to, że on chyba na tym lotnisku za bardzo im nie schodził, to był jeszcze na dodatkowej promocji i kupiłam go dwa razy taniej niż na Notino. Także chyba spoko, bo przecież Notino i tak ma najniższe ceny. No i tutaj o, taki truneczek. Zdajemy z niego tą siateczkę. To, słuchajcie, jest coś, co można kupić w Polsce, ale zobaczyłam taką uroczą mini buteleczkę na lotnisku, więc stwierdziłam, że sobie kupię. Wsadzę sobie to do lodówki, bo za chwilę jedziemy po burgery. Więc tak, żeby się fancy poczuć, to strzelimy sobie może do burgerów Bellini. Dobra. Żeby się rozruszać, zabieram Was ze sobą i mam nadzieję, że za chwilę, jak wrócę do Was z jedzonkiem, to będę troszkę żywsza. No i zapomniałam Wam oczywiście nagrać wcześniej, ale oczywiście kupiłam te perfumy dla brata, tylko no, on już je dostał, mama mu je przekazała, więc nie mam jak ich Wam pokazać, ale to było jakieś Azzaro chyba. A jeżeli chodzi o burgery, to przyjechaliśmy o tutaj. Uważam, że są absolutnie przepyszne. Także jeżeli macie blisko, to mega polecajka. Idziemy zamawiać? Film się włącza. Dziś oboje jemy to samo. Andrzeju, zademonstrujesz, jak się to prezentuje? Czy to uda odpakować? Nie wiem, z której strony co jest. Mm.
O. Taka buła. W środku jest rukola, jalapeno, jak widać są też nachosy, do tego oczywiście fryteczki i sos aioli. Andrzeju, ale to ja ciebie powinnam nagrywać, to ty miałeś recenzować burgery. Burgerki były dobre jak zawsze. Trudno więcej powiedzieć. Ogólnie pierwszy raz jadłem to jalapeno i zaskoczyłem się, bo było strasznie duża ilość nachosów. W sensie nie strasznie, bardzo dobra ilość nachosów, w sensie dużo ich było. Dla mnie trochę pikantne, ale nie tak, żeby paliło w brzuchu i w twarzy, jakby w paszczy. A Kasia teraz tak, otwiera swój... Włoski przysmak. Włoski przysmak z lotniska ze strefy bezcłowej. Tak. Powiem wam, że te oryginalne Bellini, ono jest bardzo smaczne, ale taka duża butelka kosztuje chyba 50 albo nawet więcej złotych. Ale kiedyś piłam takie podrobione Bellini z Oszą, nie pamiętam jak ono się nazywało, i było bardzo smaczne, muszę wam powiedzieć. Ale jeżeli ktoś z was nie pił, to polecam, bo wiem, że w polskich sklepach też da się kupić takie malutkie buteleczki, spróbować, bo jest to naprawdę bardzo smaczne. Ile to ma procent? Pewnie. Piątkę tylko. Bo to jest taki brzoskwiniowy soczek z wkładką. Oglądamy bez litości, pijemy drineczka i chillujemy po powrocie. Chciałem zaproponować ci kieliszek, ale widzę, że sobie radzisz. Wczoraj była chillera, za to dzisiaj nadrabiamy życie. Muszę ogarnąć walizkę do końca, bo przyznaję, że jeszcze jej do końca nie rozpakowałam. W sensie brudy wyjęłam, ale to, co zostało czyste, jeszcze w niej leży. Byliśmy też na zakupach w Lidlu i w Biedronce i powiem wam, że to jest mega spoko, że u nas te sklepy są obok siebie, bo ja sobie sprawdzam gazetkę, patrzę, co jest gdzie taniej i mogę wchodzić do obu sklepów, nie nadrabiając w ogóle przy tym, wiecie, kilometrów. Także no, naprawdę fajnie. I powiem wam, że całkiem sporo znowu tego kupiliśmy, jakieś gotowe pizzki, dużo chrupków. Jest tydzień włoski w Lidlu i jak sąsiad Grzesiu bardzo poleca ten makaron. Ja co prawda staram się kupować zazwyczaj ciemne makarony, ale wzięłam na spróbowanie, bo w sumie tego chyba nigdy nie jadłam. Ciekawe, czy będzie faktycznie spoko. I jeszcze wzięliśmy sobie taki czarny z sepią i taki kolorowy. To z ciekawszych rzeczy. Na promocji mocnej było masełko. Co takiego było mocno przecenione? Ogólnie cukier. Wszystko w sumie, co tutaj widzicie, jest praktycznie z przecen. Z takich dużych promek, o to muszę wam powiedzieć, jak ktoś lubi wodę Żywiec Zdrój Mocny Gaz. Ja się z nią jakiś czas temu polubiłam. Jest na mega promce w Lidlu. Tylko w sumie no, przez to, że mamy ten Rzym, to pewnie wy to obejrzycie dużo później. A ogólnie wychodziło za złote 65 za butelkę. To naprawdę bardzo dobra cena. Także tak, biorę się za wypakowanie tego. I zaraz posprzątamy te ubrania, co? A na koniec mam dla was krótkie podsumowanie, ile taki city break nas kosztował. I zacznijmy od lotów. Loty nas kosztowały więcej 500 zł za osobę. Tutaj się podzieliliśmy, żeby było taniej, bo mieliśmy dwa bilety z pięciu, były z bagażem dokupionym. Reszta miała bagaż podręczny, no ale żeśmy się wypakowali po prostu wszyscy razem w dwie walizki. Także loty kosztowały nas więcej 500 zł w obie strony. Dla porównania, w majówkę taki
Lot w lepszym terminie kosztuje już 600 zł za osobę i to tylko w jedną stronę. Na miejscu wydaliśmy mniej więcej 1200 zł za osobę, już to liczając nocleg. Sam hotel kosztował około 75 euro za osobę za dwie noce, już wliczając w to opłatę klimatyczną, którą trzeba uiścić. Gdybyśmy korzystali pewnie jeszcze z jakichś tak dodatkowych wejść na atrakcje, bo nie wszędzie wchodziliśmy, to pewnie jeszcze do tego trzeba byłoby dorzucić 70 euro więcej za osobę. Same wyżywienie w restauracjach to mniej więcej taki posiłek, czyli danie główne plus jakiś napój, to jest mniej więcej koszt 20 euro. No jakby się chciało zjeść jakieś ciastko, to jest jakieś 5-8 euro dodatkowo, żeby sobie taki deserek wciągnąć. Czyli co? Całość nam wyszła mniej więcej 1700 zł za osobę i sądzę, że to taki koszt całkiem akceptowalny. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Gdzie byście chcieli pojechać na takiego city breaka? Może zainspirujecie nas na kolejne podróże? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i widzimy się w następnym filmie.